Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Polakowski, jestem pracownikiem działu sprzedaży firmy Danfoss. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa na nasze webinarium pod tytułem Cyfrowe narzędzia w zasięgu Twojej ręki. W dobie digitalizacji smartfon, który właśnie zazwyczaj mamy w zasięgu naszej ręki, gdyż często mamy go bardzo blisko przy sobie, jest nie tylko narzędziem komunikacyjnym, czyli z tą myślą, z jaką został stworzony, nie tylko aparatem fotograficznym czy dostawcą rozrywki, ale także może stać się narzędziem pomocnym w naszej codziennej pracy. Podczas dzisiejszego webinaru zaprezentuję Państwu aplikacje mobilne firmy Danfoss, które rozszerzą funkcjonalność Państwa urządzeń. W kolejnej części omówimy również kilka funkcjonalności programu Cool Selector. Na początek chciałbym zaprezentować kilka takich wskazówek praktycznych dotyczących naszego dzisiejszego spotkania. Po prawej stronie ekranu znajdą Państwo panel, na którym znajduje się taka strzałka, dzięki czemu możecie Państwo ten panel zminimalizować, mieć większe pole do oglądania naszego dzisiejszego webinarium. Opcja podnoszenia ręki jest wyłączona. Jeżeli w trakcie prezentacji pojawią się pytania, bardzo proszę o zadanie ich w polu. Razem ze mną podczas dzisiejszego webinaru są ze mną Klaudia Roda, która odpowiada za obsługę tej naszej platformy webinarowej, ale jest też Mariusz Jarosz, który jest pracownikiem działu technicznego, który będzie odpowiadał na pytania, które pojawią się w trakcie dzisiejszego webinaru. Wobec tego zapraszam do aktywnego uczestnictwa oraz do zadawania pytań. Przechodzę do agendy. Pierwsza część, tak jak wspominałem, skupi się na aplikacjach mobilnych firmy Danfoss, czyli na suwaku chłodniczym, narzędziu LowGWP, wyszukiwarce części zamiennych, aplikacji Troubleshooter oraz aplikacji Magnetic Tool. W kolejnej części przejdziemy do narzędzia pod tytułem Cool Selector i omówimy moduły retrofitu, doboru komponentów oraz innych użytecznych w Państwa pracy narzędzi, między innymi takiemu multimedialnemu wykresowi czynników chłodniczych. Nim zaczniemy używać aplikacji, to potrzebujemy je zdobyć. W jaki sposób odnaleźć aplikacje mobilne Danfoss? Przede wszystkim w dwóch najpopularniejszych platformach, w dwóch najpopularniejszych sklepach dotyczących aplikacji na urządzenie mobilne, czyli w przypadku Androida Google Play, w przypadku telefonów iPhone w App Store. Dodatkowo na naszej stronie internetowej coolapps.danfoss.com odnajdą Państwo wszystkie aplikacje mobilne dedykowane dla chłodnictwa oraz linki do wyżej wspomnianych sklepów. Jeżeli chodzi o aplikację Cool Selector 2, mamy tutaj dwojaką możliwość. Przede wszystkim mamy możliwość pobrania wersji instalacyjnej ze strony coolselector.danfoss.pl i zainstalowania programu na naszym komputerze. Jest też druga opcja, to znaczy użycie wersji online, która nie wymaga instalacji. Szczególnie jest to użyteczne w tym momencie, kiedy nie mamy dostępu do własnego komputera, a potrzebujemy dokonać doboru czy sprawdzenie numeru katalogowego produktu, a mamy pod ręką inny komputer, lub też nie mamy możliwości albo nie chcemy instalować oprogramowania na komputerze. Wtedy ta wersja online'owa jest dostępna szybko, łatwo, jest w pełni funkcjonalna, jest też możliwość wyboru języka polskiego. To jest dokładnie ten sam Cool Selector, który jest instalowany na komputerze, z tym, że dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Na początek, nim rozpoczniemy tą część taką szkoleniową, zapraszam Państwa do quizu. Quiz dotyczy naszej najpopularniejszej aplikacji mobilnej, czyli suwaka chłodniczego. Klaudia, bardzo proszę o wyświetlenie pytań i zaproszenie naszych uczestników do udzielenia odpowiedzi.
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Teraz na Państwa ekranach powinien pojawić się krótki quiz. Pytanie quizowe brzmi: ilu użytkowników korzysta z aplikacji Suwak Chłodniczy? Mamy do wyboru jedną odpowiedź spośród wymienionych. Proszę teraz o udzielenie odpowiedzi. Za chwilę, za dosłownie 10 sekund, pojawią się wyniki. Dobrze, myślę, że możemy już zamknąć nasz quiz. Spójrzmy teraz na wyniki. Najwięcej odpowiedzi padło na czwartą odpowiedź, czyli ponad 1 000 000 osób. Drugie miejsce zajęła trzecia odpowiedź, a więc 500 000 osób. Trzecie z kolei miejsce, druga odpowiedź, czyli 100 tysięcy osób, a najmniej odpowiedzi padło na pierwszą odpowiedź, a więc około 10 tysięcy osób. Dziękuję bardzo za udział w naszym quizie. Proszę teraz o komentarz naszego prezentera Łukasza oraz wskazanie poprawnej odpowiedzi. Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Oczywiście prawidłową odpowiedzią jest powyżej 1 miliona, gdyż chociażby dla samego rynku telefonów z systemem Android, tych pobrań aplikacji mamy ponad 1 000 000. Do tego dodatkowo dane dotyczące użytkowników iPhone'u, więc tutaj z pewnością ta liczba sięga 2 milionów, a może nawet więcej. Także bardzo dziękuję serdecznie za udzielenie odpowiedzi, za tą rozgrzewkę. Przechodzimy zatem do naszej aplikacji przepraszam, Suwak Chłodniczy. Wydawać by się mogło, że jest to aplikacja prozaicznie prosta i tutaj ciężko o czymś opowiedzieć, o czymś funkcjonalnym, natomiast myślę, że ten pogląd zweryfikujemy za dosłownie kilka minut. Przede wszystkim, jak z tej aplikacji korzystać? Mamy możliwość sprawdzenia zależności, tak, ciśnienia od temperatury czy temperatury od ciśnienia dla danego czynnika chłodniczego. Z aplikacji możemy korzystać przesuwając suwak po skali w górę, w dół, bądź też klikając na pole ciśnienie albo temperaturę, w zależności którą wartość znamy, a którą chcemy odczytać. I możemy wpisać tą wartość dokładnie z palca, więc nie trzeba tym suwakiem dokładnie celować w daną wartość, możemy ją wpisać z poziomu palca. Dodatkowo mamy pole, po którego naciśnięciu przechodzimy do wyboru czynnika chłodniczego. Ta lista jest bardzo długa, pojawiają się na niej nowe czynniki chłodnicze, które są dostępne na rynku. Możemy te czynniki wyszukiwać według nazwy, przewijając listę, możemy wpisać czy symbol czynnika chłodniczego, czy jego nazwę, spróbować go wyszukać. Mamy możliwość oznaczenia czynników, tych, których najczęściej korzystamy, gwiazdką. Wtedy one pojawią się na krótszej liście, na liście naszych ulubionych, dzięki czemu będziemy mogli w szybszy sposób przechodzić do tych czynników. Nie będziemy musieli przewijać bardzo długiej listy wszystkich, będziemy mogli korzystać z tej krótkiej ulubionej. Dodatkowo chciałbym przypomnieć i wskazać, że jest możliwość zmiany ustawień. Często słyszałem głosy takie, że nasza aplikacja Suwak Chłodniczy podaje błędne wartości GWP. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że wartość GWP nie jest wartością stałą. Otóż nasza aplikacja umożliwia prezentowanie wartości GWP według dwóch standardów, tak? Czyli AR4 jest to wersja starsza, bodajże z 2007 roku, oraz nowszej AR5. Tutaj dla nas, dla Polski, należy wybrać wersję AR4, gdyż wedle tego standardu jesteśmy zobligowani do raportowania instalacji chłodniczej, których napełnienie jest większe niż limit do Instytutu Chemii Przemysłowej, więc
jeżeli ktoś odczytuje wartość GWP inną niż ta, której oczekuje Instytut Chemii Przemysłowej, to z pewnością ma wybrane ustawienie AR5, dlatego należy je zmienić na AR4. W kolejnym miejscu mamy informacje dotyczące czynnika chłodniczego, tego, który mamy akurat w tym momencie wybrany, czyli jego wartość GWP, i tu przypominam, też jest ta informacja, że jest to wartość według AR4 lub AR5, wartość ODP, czyli zdolność tego czynnika do niszczenia warstwy ozonowej, temperaturę krytyczną, temperaturę wrzenia, kolor. Gdy też klikniemy na to pole, uzyskamy informacje na temat klasy tego czynnika chłodniczego, jego nazwy handlowej oraz składu. W tym przypadku widzimy, że czynnik R448A składa się w 26% z R32, również w 26% z R125, w 21% R134A, w 7% R1234ZE i w 20% z R1234YF. Mamy możliwość również sprawdzenia klasy czy grupy bezpieczeństwa. Tak, czynnik 448 A należy do grupy bezpieczeństwa A1. Dodatkowo informacja o oleju. W aplikacji mamy możliwość wyboru formy prezentowania ciśnienia, tak? Czy przeliczamy wedle ciśnienia manometrycznego, czy też absolutnego. Służą do tego właśnie te suwaki tutaj. Drugi suwak wyżej, może troszeczkę bardziej enigmatyczny, dotyczy tego, po jakiej stronie układu chłodniczego jesteśmy. On jest aktywny tylko i wyłącznie dla aplikacji, dla czynników chłodniczych, które posiadają poziom temperaturowy. Dla czynników jednorodnych, takich jak na przykład R32, ten wskaźnik będzie nieaktywny. O co tutaj chodzi? Otóż wybranie ustawienia DIU, czyli punktu ROSY, punkt, w którym następuje pierwsza zmiana pary w ciecz, ustawienie bubble, czyli punkt wrzenia, czyli jest to punkt, ten, w którym następuje pierwsza zmiana cieczy w gaz. Należy mieć świadomość tego, że właśnie dla tych czynników, które posiadają pocisk temperaturowy, sprawdzenie przegrzania czy też dochłodzenia, musimy wybrać odpowiednią nastawę. Gdyż, tak jak widzimy tutaj, temperatura dla tego samego ciśnienia jest zupełnie inna. Od niedawna w suwaku chłodniczym pojawiły się dodatkowe funkcjonalności. Kiedyś to była taka zwykła aplikacja do korelacji ciśnienia z temperaturą, natomiast od niedawna jest to narzędzie, które staje się takim kombajnem, które scala wiele aplikacji Danfoss w ramach jednej aplikacji, jednej takiej platformy. Pojawiła nam się tutaj taka zakładka narzędzia, po kliknięciu której mamy dostęp do pozostałych aplikacji, które są dostępne, tak? Czyli do aplikacji narzędzie LogGWP, do wyszukiwarki części zamiennych oraz aplikacji Troubleshooter. Do niedawna te aplikacje stanowiły osobne twory. Można było je niezależnie pobierać ze sklepu czy Google Play, czy Android App Store, przepraszam, Apple App Store. Natomiast teraz one są zintegrowane również z suwakiem chłodniczym. I tu też taka ciekawostka, bodajże wczoraj dostałem aktualizację, już nie aktualizowałem tej mojej prezentacji, ale tutaj pod troubleshooterem pojawiła się również nowa funkcjonalność, która obecnie jest w trybie beta, czyli możliwość odsłuchiwania podcastów chłodniczych, które są przygotowane póki co w języku angielskim, natomiast również pracujemy nad tym, aby te podcasty tłumaczyć na język polski, więc być może wkrótce za pośrednictwem tej aplikacji, będąc na przykład w drodze do klienta, będą mogli Państwo odsłuchać kilka ciekawych podcastów na temat chłodnictwa, na temat układów
chłodniczych. Przejdźmy zatem do kolejnego narzędzia, jakim jest LogGWP Tool. Jest to narzędzie służące do sprawdzenia w przypadku retrofitu czynnika chłodniczego ze starego na nowy, czy zawór rozprężny, który mamy już w układzie, czy może zostać użyty, czy należy skorygować przegrzanie, czy należy wręcz ten zawór wymienić. Po pierwsze, mamy możliwość wyboru rodziny zaworów, tak, czy zaworu, który mamy już zainstalowany na układzie, na przykład T2, stary czynnik chłodniczy 404A, zmiana na 449A. Dostajemy informację, że ten zawór może być użyty. Należy skorygować przegrzanie, obracając śrubę o 2 obroty zgodnie ze wskazówkami zegara. W dalszej części aplikacji dostajemy informację odnośnie zmiany wydajności, tak, czyli po tej zmianie czynnika chłodniczego wydajność zaworu wzrośnie, tak, i w zależności od aplikacji, jaką mamy, ta zmiana będzie o ponad 30%. Te buźki, które są uśmiechnięte lub smutne, oznaczają, jak ta konfiguracja zawór czynnik chłodniczy jest odpowiednia dla danej aplikacji temperaturowej. Tutaj chciałbym też uczulić, że w dalszej części programu szkoleniowego tego dzisiejszego przejdziemy do aplikacji Cool Selector i tam do narzędzia Retrofit Tool i również poruszymy tą kwestię. I proszę tutaj zapamiętać, że to, co pokazał LogGWP Tool dla przejścia z 404 na 449, to była sugestia, że ten zawór może być użyty. Później powiem troszeczkę więcej na ten temat, natomiast chciałbym Państwa uczulić, że Danfoss posiada w swojej ofercie zawory dedykowane do tych nowych czynników chłodniczych. Wobec tego zalecamy, aby stosować zawór dedykowany do nowego czynnika chłodniczego, a używać ten stary, tak jak tutaj sprawdzaliśmy w przejściu na 449, w ostateczności. Naszym zaleceniem jest wybór nowego zaworu, stary używamy po prostu w ostateczności. Ta zmiana jest możliwa, ale zalecamy stosowanie nowych, dedykowanych produktów. Kolejne narzędzie, wyszukiwarka części zamiennych. Na ten moment jest to wyszukiwarka części dla typu szeregu urządzeń z chłodnictwa przemysłowego. Możemy te produkty wyszukać albo wedle rodzaju danego produktu, gdzie określamy, jaką funkcję ten produkt pełni, tak? Czy jest to zawór, przełącznik, filtr, czy czujnik lub przetwornik, lub też po wyborze typu produktu, gdzie dostajemy listę wszystkich produktów, które objęte są tym narzędziem. I tutaj na przykład wybierzmy zawór ICM wielkości na przykład 65. Dostajemy informację, że dla tego produktu dostępne są trzy numery katalogowe, trzy produkty, które pełnią funkcję taką serwisową, tak? Czyli zestaw naprawczy oraz dwa moduły funkcyjne. Wybierzmy na przykład ten z literką A. Po wybraniu tego modułu dostajemy już konkretny numer katalogowy, pod którym kryje się ten produkt. Mamy możliwość zobaczenia, jak on wygląda, co wchodzi w skład tego zestawu naprawczego, tak? Czyli tutaj mamy moduł funkcyjny plus O-ring. Mamy możliwość przejrzenia dokumentacji dotyczącej tych zaworów, ale również mamy możliwość dodania tego produktu, klikając ten plusik, do naszego takiego wirtualnego koszyka. Ten produkt, gdy klikniemy w ten plus, pojawi się na tej liście. I to już jest taka nasza lista, którą możemy przesłać do hurtownika, do dystrybutora z zapytaniem o dostępność, o cenę. Czyli z poziomu telefonu, gdy już dodamy te produkty do listy, mamy możliwość za pośrednictwem tego przycisku przesłać tą listę do
hurtownika za pomocą SMS-a, maila bądź w inny sposób. Kolejna aplikacja jest to aplikacja Troubleshooter. Jest to raczej aplikacja dedykowana do osób, które raczej dopiero rozpoczynają swoją przygodę z chłodnictwem, gdyż instalatorzy zapewne wiedzę, która jest zebrana w ramach tej aplikacji, posiadają w swoim najmniejszym palcu. Natomiast dla wszystkich tych, którzy dopiero uczą się chłodnictwa, być może ta aplikacja będzie przydatna. Jak z niej korzystać? Przede wszystkim na początek musimy określić, jakiego obszaru układu chłodniczego ten nasz problem dotyczy, tak, że który będziemy mogli zdiagnozować. Wybierzmy na przykład sprężarkę. Tutaj przy tej okazji chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, wszystkim tym, którzy nie brali udziału w naszych poprzednich webinarach, że około 2 tygodnie temu odbyło się webinarium pod tytułem Dlaczego sprężarki ulegają awarii? Na naszej stronie danfos.pl, na głównej stronie, gdy przejadą Państwo niżej, jest baner Chłodnictwo webinaria. Gdy klikniecie Państwo w ten baner, otrzymacie dostęp do nagrań z webinarów, które się już odbyły, w tym między innymi właśnie do tego dotyczącego sprężarek. Także wszystkim tym, którzy nie mogli uczestniczyć w tym webinarium, polecam, aby sobie obejrzeli nagranie z tego webinaru. Przejdźmy dalej do naszej aplikacji, czyli klikamy na przykład, że mamy problem ze sprężarką. Sprężarka jest zbyt zimna. Diagnoza, którą sugeruje aplikacja, że do sprężarki dostaje się czynnik chłodniczy oraz sposób na rozwiązanie tego problemu, ustawić większe przegrzanie na zaworze termostatycznym. OK, to by było tyle, jeżeli chodzi o aplikację Troubleshooter. Przejdźmy do ostatniej aplikacji mobilnej, którą chciałbym Państwu dzisiaj pokazać i zaprezentować. Jest to aplikacja Magnetic Tool. Jestem przekonany, że tak samo jak aplikacja suwak chłodniczy jest takim podstawowym narzędziem każdego instalatora działającego w branży chłodnictwa, tak też gadżet w postaci takiego breloczka, indykatora pola magnetycznego jest również niezbędnym narzędziem serwisowym, niepozornym, ale bardzo przydatnym i pomocnym. Tego typu breloczki my udostępnialiśmy naszym klientom i w ten sposób trafiały one do Państwa. Natomiast od niedawna dostępna jest aplikacja, która w dokładnie ten sam sposób jak ten breloczek działa, czyli pozwala na ocenę, czy cewka zaworu elektromagnetycznego jest zasilana, jest pod napięciem. Możemy sprawdzić, czy pompa na przykład pracuje, możemy sprawdzić również kierunek obrotu tej pompy. W jaki sposób to działa? Gdy zainstalujemy aplikację, dostaniemy taką krótką instrukcję, w jaki sposób korzystać z tej aplikacji, to znaczy należy zbliżyć smartfon do cewki na około 10 cm. Jeżeli ta cewka znajduje się pod napięciem, wtedy na ekranie naszego smartfona to kółeczko zaczyna się nam obracać, indykując, że ta cewka jest zasilana. Dodatkowo mamy do wyboru również opcje zaawansowane, po włączeniu których uzyskujemy dodatkową funkcjonalność, tak? Czyli po pierwsze mamy możliwość pauzowania odczytów, tych, które pojawiają się w tych rameczkach, tak? Czyli zarówno dla poziomu, znaczy dla cewek stało, jak i zmiennoprądowych, mamy możliwość i zapauzowania odczytu. I szczególnie jest to przydatne w miejscach takich trudniej dostępnych, kiedy nie możemy dobrze odczytać z ekranu smartfona, możemy ten telefon zbliżyć, włączyć niejako zapis, potem go zapauzować i już odczytać w miejscu dla nas dogodnym. Dodatkowo jest możliwość edycji progów, takich limitów,
które pozwalają na wirowanie tego kółka. Jest to szczególnie przydatne wtedy, kiedy w danej lokalizacji czy w danym miejscu mamy duże zaburzenia pola magnetycznego, tak? Kiedy mamy różne urządzenia generujące pole magnetyczne i ten odczyt mógłby zostać zafałszowany. Wtedy mamy możliwość ręcznego ustalenia progu zarówno dla cewek stało, jak i zmiennoprądowych. Dodatkowo w aplikacji jest możliwość powiadamiania o wykryciu, tak, na tego pola magnetycznego poprzez wibrację, możemy tą funkcję wyłączyć, jak również poprzez dźwięk. Także nie tylko wizualnie, ale również akustyczna informacja. Przejdźmy zatem do programu Cool Selector 2. W tej części szkolenia opowiem Państwu o kilku funkcjonalnościach programu Cool Selector. Zaczniemy od narzędzia Retrofit Tool. Narzędzie Retrofit Tool znajduje się w zakładce aplikacji komercyjnych. Wybiorę te same parametry, które mieliśmy poprzednio w aplikacji LowGWP Tool, już odwoływałem się, że do tego momentu wrócimy. I cóż chciałem Państwu pokazać? Czynnik pierwotny 404A, nowy czynnik 449A. Dostajemy informacje odnośnie całego systemu chłodniczego, odnośnie rurociągów, tak, że zielone oznaczają oczywiście sytuację bezpieczną, żółte, że należy zwrócić uwagę. Na każdym polu, gdzie mamy taki znak ostrzegawczy, możemy kliknąć i sprawdzić, jaką informację program nam przekazuje. W tym przypadku należy sprawdzić, czy zawór jest zbyt duży. Natomiast przechodząc do zaworu rozprężnego, tutaj dostajemy informację, że nie jest możliwe ustawienie przegrzania oraz że zawór jest przewymiarowany, istnieje ryzyko awarii. Jak to odczytywać? Ponieważ no, przed chwilą mieliśmy narzędzie pod tytułem LowGWP Tool i tam dostaliśmy informację, że zawór jak najbardziej może być, zawór rozprężny może być jak najbardziej użyty, a tutaj narzędzie Retrofit Tool mówi nam, że nie uda się ustawić przegrzania. Już wyjaśniam. W narzędziu LowGWP Tool mieliśmy możliwość wybrania konkretnego modelu zaworu rozprężnego. W tym przypadku nie mamy takiej możliwości i mówimy o ogólnych zasadach, ogólnych wytycznych. Na przykład dla zaworu T5 tutaj nie ma możliwości przejścia na tym samym zaworze z 404 na 449. Wobec tego ta zakładka Retrofit Tool w ramach Cool Selectora działa po tej bezpiecznej stronie i ostrzega o mogących pojawić się problemach. To jest niejako taka wskazówka dla Państwa, aby sprawdzić wszystkie krytyczne, wszystkie newralgiczne punkty w systemie chłodniczym, dokonując retrofitu. Dodatkowo w ramach tej funkcjonalności jest jeszcze możliwość, aby pokazać, ukryć wszystkie komentarze, nie tylko te, bym powiedział, wybrane przez nas, ale możemy od razu wyświetlić sobie wszystkie i odczytać je, sprawdzić, na które szczególnie należy zwrócić uwagę. Dodatkowo, gdy, że tak powiem, już zakończycie Państwo pracę z tym modułem, jest możliwość wykonania zrzutu ekranu, aby zapisać sobie efekty swojej pracy. Nim przejdziemy do kolejnych aspektów programu Cool Selector, ponownie chciałbym zaprosić Państwa do uczestnictwa w ankiecie, aby podpowiedzieć też nam, w jaki sposób Państwo używacie programu Cool Selector. Wobec tego, Klaudia, poproszę Cię również o ankietę. Dobrze, zapraszam Państwa do udziału w naszej ankiecie, która powinna pojawić się na Państwa ekranach.
Pytanie ankietowe brzmi, do jakich celów najczęściej używają Państwo programu CoolSelector? Ponownie mamy do wyboru jedną odpowiedź spośród wymienionych. Dajmy sobie chwilkę czasu na zastanowienie oraz wybranie odpowiedzi. Widzę, że odpowiedzi już napłynęły. Myślę, że możemy już zamknąć naszą ankietę. Z odpowiedzi wynika, że najczęściej używają Państwo programu CoolSelector do doboru komponentów. Równie dużo odpowiedzi padło na zastosowanie do znajdowania numerów katalogowych produktów, a także do obliczeń obciążeń cieplnych komór chłodniczych, za to najmniej do innych celów. Dziękuję bardzo za udział w naszej ankiecie. Oddaję teraz głos naszemu prezenterowi Łukaszowi. Również dziękuję Państwu za udział w tej ankiecie. Jak zapewne Państwo wiecie, CoolSelector jest dość potężnym narzędziem. Wobec tego jego funkcjonalność jest bardzo rozbudowana. Mamy możliwość, tak jak Państwo udzielili odpowiedzi, że w zdecydowanej większości używacie CoolSelectora do doboru komponentów i na tym aspekcie również też skupimy się podczas dalszej części naszego szkolenia. Chciałbym też przypomnieć, że nagrania z poprzednich szkoleń dotyczących CoolSelectora, czyli między innymi z doboru agregatu, doboru komponentów do komory chłodniczej, czyli też obliczanie bilansu cieplnego komory, tego typu nagrania czy dotyczące komponentów chłodnictwa przemysłowego dostępne są na naszym kanale YouTube, gdzie możecie Państwo w wolnej chwili obejrzeć te nagrania, te szkolenia. Przejdźmy zatem do doboru naszych komponentów. Wybierzmy układ ciśnieniowy, rurociąg cieczowy. Mamy możliwość określenia wydajności naszego układu, temperatury parowania, skraplania oraz czynnika chłodniczego. Zacznijmy od budowania naszej instalacji, czyli wybierzemy instalację rurową, wybierzmy rurę miedzianą, określmy, że ma ona na przykład długość 1 metra, możemy dać kolano, czyli tutaj krok po kroku z elementów dostępnych możemy zbudować naszą instalację. Żeby było ciekawiej, możemy też określić kąt, pod jakim prowadzona jest rura, czyli na przykład zamiast poziomo możemy tą rurę ułożyć w sposób pionowy, następnie kolano i następnie znowu odcinek rury, który będzie na przykład poziomo. Zmieńmy długość na przykład na 2 metry. I w ten sposób możemy odwzorować naszą instalację, którą posiadamy w rzeczywistości. Możemy dodać kolejne elementy, takie jak filtr, wiernik, zawór elektromagnetyczny, termostatyczny zawór rozprężny. I żeby w pełni zasymulować tą linię cieczową, należy dodać jeszcze rozdzielacz, aby zasymulować spadki ciśnienia na rozdzielaczu naszej chłodnicy. Tutaj dostajemy teraz na przykład komunikat, że ten zawór, który pierwotnie wybraliśmy, jest zbyt mały. Natomiast na co chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę, to, że podczas tego naszego doboru, kiedy przeciągałem elementy, dostaliśmy wcześniej rurę o średnicy 12 mm, natomiast zawór, przepraszam, filtr, który został dobrany, ma króćce mniejsze, dlatego po drodze pojawiła nam się redukcja.
możemy ten sposób, znaczy możemy ten problem niejako, który wystąpił, rozwiązać poprzez to, że możemy wybrać inne króćce elementu, możemy wybrać inny model filtra, na przykład ten, i tutaj tą redukcję usunąć. Teraz widzimy, że przyłącza są zgodne, natomiast ta zmiana pociąga za sobą oczywiście konieczność zmiany pozostałych komponentów, czyli w tym przypadku również wiernika, zawór elektromagnetyczny zmienił nam się automatycznie. Dla zaworu rozprężnego wybieramy inny model. W ten sposób mamy skonfigurowaną linię cieczową. Możemy odczytać spadki ciśnienia na poszczególnych elementach naszego układu. Natomiast informacją taką również, myślę, bardzo istotną, którą dostajemy projektując tą linię, mamy również prędkość w rurociągu. Dla każdego z tych komponentów mamy też możliwość sprawdzenia numerów katalogowych dla filtra, wiernika, zaworu elektromagnetycznego, dla zaworu rozprężnego. Tutaj oddzielnie mamy informacje o dyszy, oddzielnie o korpusie zaworu. Także te elementy możemy skonfigurować już sobie tak konkretnie, możemy wygenerować, co za chwilkę też pokażę, listę kodów niezbędnych do tej naszej instalacji. Więc to jest, myślę, bardzo duże ułatwienie, że korzystamy już z konkretnych numerów katalogowych, a nie operujemy na takim ogólnym poziomie, gdzie mówimy, że potrzebujemy na przykład zawór dany, a tutaj już mamy konkretny model, który wybraliśmy. Dodatkowo od jakiegoś czasu w Cool Selectorze dostępny jest dostęp do dokumentacji oraz rysunków. Tutaj dostajemy listę również rysunków CAD-owskich, informacji technicznych, kart katalogowych, instrukcji montażu dla danego produktu, który w Cool Selectorze wybierzemy. Oczywiście mamy możliwość sprawdzenia warunków pracy, zarówno odczytania ich tutaj z układu chłodniczego, jak i z wykresu. Jest też możliwość odczytania warunków bezpośrednio z wykresu. O tym też powiem za chwilkę w dalszej części, jak wyświetlić wykresy dla danych czynników chłodniczych oraz sprawdzenie wydajności dla poszczególnych komponentów. Gdy chcielibyśmy dokonać korekt w tym doborze, ale nie chcielibyśmy stracić tych danych, które już sobie zdefiniowaliśmy, możemy ten dobór skopiować, wybierając opcję kopiuj zaznaczenie. Dzięki temu sklonowaliśmy nasz dobór. Wobec tego na jednym z nich możemy dokonywać zmian, korekt, a w przypadku, kiedy te zmiany pójdą nam o krok za daleko, zawsze możemy wrócić do tej pierwotnej konfiguracji, którą mamy zapisaną pod tą, czy zatrzymaną pod tą zakładką. Jeżeli jesteśmy już pewni, że nasz dobór jest gotowy, jest skończony, mamy możliwość generowania raportu. Do raportu możemy, tutaj wybiorę jedną z tych naszych, jeden z doborów, mamy możliwość wyboru poszczególnych danych, tak? Czyli albo szczegóły układu, gdzie mamy również podane prędkości na danym elemencie, spadki ciśnienia, również długości rur, ilość kolan. Także dostajemy fajne zestawienie materiałowe. Dane dotyczące wydajności komponentu, więc pełne dane, które możemy wyeksportować do albo PDF-a, albo eksport możliwy jest na przykład
do programu Word, który możemy dodatkowo obrobić i załączyć jako część naszej oferty. Inną możliwością jest same takie suche zestawienie materiałowe, gdzie w ramach powiedzmy jednej karty dostajemy konkretne zestawienie, z którym możemy udać się do hurtowni z możliwością zakupu konkretnych komponentów firmy Danfoss. Jest to taka też użyteczna lista. Tutaj możemy też dodać sobie puste wiersze, w których możemy dopisać inne komponenty, które nie wchodzą w skład oferty Danfoss, typu na przykład rury czy materiały izolacyjne. Jeżeli chodzi o zestawienie, również możemy je wyeksportować do Excela, również do Worda, także możemy je dodatkowo nadpisać, edytować w dowolnej formie. Chciałem też Państwu powiedzieć, że program Cool Selector jest często aktualizowany. Tutaj co najmniej raz w miesiącu odbywa się aktualizacja tego programu. Dochodzą nowe funkcjonalności oraz poprawiane są one błędy, które mogły się po drodze przytrafić. Natomiast chciałbym też Państwu wspomnieć o tym, że jest możliwość, aby wyrazić swoje zdanie na temat programu Cool Selector, zaproponować dodanie jakiejś funkcjonalności lub zmianę funkcjonalności, więc jeżeli macie Państwo pomysł, którym chcielibyście się z nami podzielić, zapraszam, aby wybrać w zakładce informacje pole ankiety. Dzięki temu otwiera nam się taka krótka ankieta. Jeżeli otworzy się w języku angielskim, to na samym dole jest możliwość wybrania języka polskiego, gdzie w ostatnim polu możemy zaproponować użyteczną zmianę w programie Cool Selector. Nie obiecujemy, że ona od razu pojawi się w funkcjonalności tego programu, ale na pewno ją rozważymy i jeżeli tylko środki nam na to pozwolą, to będziemy ją rozwijać i implementować. Wróćmy jednak jeszcze na chwilkę do Cool Selectora. Chciałbym pokazać Państwu kolejne narzędzie, jakim jest wykres logarytm ciśnienia entalpia. Jest to też funkcjonalność, która pojawiła się jakiś czas temu w programie Cool Selector, że tutaj projektując układ chłodniczy, czy chcąc sprawdzić parametry czynników chłodniczych, możemy wybrać sobie z listy dowolny czynnik chłodniczy. Wybierzmy na przykład propan. I za pośrednictwem tego pola tutaj na dole odczytać takie wielkości, jak temperatura, ciśnienie, objętość właściwa, entalpia, stopień suchości. Także tutaj mamy pełną możliwość cyfrowego i łatwego analizowania wykresów logarytm ciśnienia entalpia dla najpopularniejszych czynników chłodniczych. Lista jest dość długa, ona też jest na bieżąco aktualizowana. Z mojej strony to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą część, którą dla Państwa przygotowałem, o tą część prezentacyjną. Chciałbym zapytać Mariusza, który był obecny razem z nami tutaj podczas tego szkolenia, podczas tego spotkania, o to, czy podczas webinaru padły pytania. Być może są pytania, na które moglibyśmy w tej części odpowiedzieć. Dzień dobry Państwu. Pojawiło się jedno pytanie, Łukasz. Czy w programie Cool Selector można dobierać wymienniki płytowe Danfoss? Nie, na ten moment nie ma takiej możliwości, aby dobierać wymienniki płytowe w Cool Selectorze. Do tego celu służy osobna aplikacja Hexact. I za pośrednictwem tej aplikacji dobieramy wymienniki płytowe. To jest taki, bym powiedział, też swego rodzaju kombajn, który skupia
dobór wymienników Danfoss. Więc tutaj instalując ten program, będziecie Państwo proszeni o to, aby określić, do jakich celów chcecie używać tego programu. Czy to będą cele związane z ogrzewnictwem, czy też z chłodnictwem. Oczywiście z racji tego, że rozmawiamy o chłodnictwie, polecam wybrać tą drugą opcję, dzięki czemu będziecie Państwo w stanie dobierać wymienniki ciepła, gdzie dochodzi do zmiany fazy czynnika chłodniczego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Być może ktoś chciałby zadać pytanie w tej części? Łukasz, jeszcze pojawiło się pytanie, czy taka prośba o pokazanie, jak można obliczać komory chłodnicze w programie CoolSelector? Okej, może tak pokrótce pokażę, gdzie znajduje się w ogóle ten moduł i w jaki sposób to zrobić. Natomiast tak jak wspominałem wcześniej, obliczenia komór chłodniczych jest do tego dedykowane szkolenie, które można obejrzeć za pośrednictwem serwisu YouTube, które wprowadziłem bodajże w zeszłym roku. Natomiast ten moduł doborowy znajduje się w ramach aplikacji komercyjnych i tutaj widoczny jest moduł komora chłodnicza. W tym momencie mamy możliwość użycia albo kreatora, albo ręcznego doboru komory. Za pomocą kreatora określamy gabaryty, temperatury i po prostu w łatwy, szybki sposób możemy oszacować ilość produktów w komorze i warunki. Tak? Także całe menu programu jest bardzo przejrzyste. Tutaj należy postępować krok po kroku i dzięki temu mamy możliwość sprawnego i szybkiego oszacowania masy, ilości produktu, który przechowujemy w komorze, który w tej komorze rotuje. Natomiast tak jak wspomniałem, no, całe szkolenie, z tego co pamiętam, też trwało blisko godzinę, gdzie pokazywałem, jak używać tego programu, w jaki sposób postępować z tym programem. Wobec tego serdecznie zapraszam, aby obejrzeć to nagranie na serwisie YouTube. Bardzo dziękuję, Łukasz. No, więcej pytań nie ma, raczej no tutaj widzę, że to webinarium jest bardzo klarowne. No, więcej pytań nie ma w tej chwili. To korzystając z tej okazji, chciałbym też zaprosić Państwa na nasze przyszłe webinaria, które będą poświęcone komponentom, doborom komponentów chłodnictwa przemysłowego, jak również systemom związanym z CO2. Także bardzo proszę o to, aby śledzić nasze informacje zarówno w social mediach, jak i na naszej stronie internetowej aby zapisać się na przyszłe webinaria poświęcone kolejnej tematyce, którą będziemy podnosić. W dniu dzisiejszym serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Webinarium jest oczywiście nagrywane. Prześlemy je do Państwa, do wszystkich uczestników w mailu. I tak jak wcześniej Łukasz wspomniał, będziemy także zapraszać na kolejne webinaria. Będą dostępne linki w mailach, newsletterach, a także na naszej stronie. Zapraszamy i zachęcamy do obecności. A za dzisiaj już dziękujemy. Do widzenia.